Żyjemy w czasach, gdy codziennie zalewa nas potok informacji, a ogromną część swego czasu spędzamy w tzw. internetowych sieciach społecznościowych. Potrzebujemy dziś prostych i wygodnych rozwiązań, aby ulepszyć komunikację w życiu towarzyskim i zawodowym. Do przekazywania informacji mamy rozmaite efektywne narzędzia, takie jak prezentacje elektroniczne. Jednakże, jak mówi stara ludowa mądrość, każde narzędzie może być użyte, by ludziom pomóc lub by ich zabić. I w tym celu może też być użyta prezentacja. Dobrze jest wiedzieć, że odbiorca informacji chce być dobrze poinformowany i przy tym miło i interesująco spędzać czas. Bardzo pomocna w osiągnięciu tego celu jest peczakcza. Zwięzła, obrazowa i dynamiczna prezentacja. Peczakcza to japońskie słowo oznaczające pogawędka. Znakomicie oddaje swobodny, sympatyczny i przyjazny nastrój spotkań Peczakcza Nights, w czasie których prezenterzy opowiadają o swoich pasjach i dokonaniach w formacie peczakcza. Z kolejnych slajdów dowiesz się więcej o prezentacji peczakcza, o wydarzeniach Peczakcza Nights, o tym, jak peczakcza znalazła się u nas w Szczecinie, a także o korzyściach płynących z peczakcza. A zatem, jak to się zaczęło? W 2003 roku w Tokio właściciele firmy Klein Dithum Architecture, Mark Dithum i Astrid Klein, organizowali seminaria dla koleżanek i kolegów z branży, aby dzielić się swoimi pomysłami. Spotkania były tak popularne, że wkrótce musieli oni wprowadzić ograniczenia czasowe dla prezenterów. Format 20 slajdów po 20 sekund, czyli maks 6 minut 40 sekund, przyjął się znakomicie. Wprowadzono też różnorodną tematykę wystąpień. Nowa formuła okazała się atrakcyjna, a pomysł wydarzeń Peczakcza Nights rozrósł się w Międzynarodowy Festiwal Twórczości. Wydarzenia te w poszczególnych miastach organizują grupy wolontariuszy. Nad tym czuwa główny organizator, z którym właściciele KDA podpisują tzw. handshake agreement, czyli umowę w dobrej wierze. Do Szczecina peczakczę sprowadzili członkowie szczecińskich klubów mówców Toastmasters. Chcieli namówić mieszkańców Szczecina do zabawy w publiczne przemawianie, co znakomicie pomaga budować poczucie swobody i pewności siebie. Pierwsza noc z peczakczą odbyła się 3 października 2012 roku na szczecińskim Starym Nowym Mieście. I wkrótce okazało się, że peczakcza to dużo więcej niż dobra zabawa czy trening pewności siebie. Peczakcza Night to wyjątkowa miejska przestrzeń publiczna, w której ludzie mogą pokazać się na żywo publiczności i swobodnie dzielić się swoimi dokonaniami, twórczością, inicjatywami, ciekawymi wydarzeniami, które organizują. O czym można mówić? O czym chcesz? Przyjdź, opowiedz o tym, co jest ci bliskie. Taniec, śpiew, ciekawe projekty zawodowe, artystyczne, domowe zwierzątka, podróże. A kto może wystąpić? Zapraszamy absolutnie wszystkich ludzi. Podzielcie się tym, o czym waszym zdaniem powinien dowiedzieć się świat. Podczas Peczakcza Night każdy jest gwiazdą, więc trema przed wystąpieniem nie jest konieczna. Prezentacja musi spełnić dwa warunki. Mieć format peczakcza, czyli 20 prostych, statycznych slajdów zmieniających się automatycznie po 20 sekundach oraz być całkowicie niekomercyjna, to znaczy nie zawierać firmowych logotypów, nie oferować produktów ani usług. Pomówmy o korzyściach. Peczakcza jest lubiana ze względu na prostotę przekazu. Zawiera głównie obrazy, więc nie kusi, żeby czytać tekst. Oraz ze względu na tempo i dyscyplinę. Nie ma czasu na przynudzanie.
Zwięzły format 20x20 pozwala na zaprezentowanie wielu tematów w ciągu jednego spotkania i gwarantuje dynamiczny wieczór. Goście mogą potem zapoznać się lepiej z tematami i sylwetką ulubionego prezentera poprzez naszą bazę internetową. Dla prezentera to świetna okazja do pokazania się publicznie, do uczenia się wyrażania swoich myśli w zwięzły i atrakcyjny sposób oraz wzbogacenia swej reputacji internetowej o doświadczenie Peczakcza i o materiały w naszej bazie internetowej. Pytani, czy Peczakcza Nights to nowa sieć społecznościowa, twórcy Peczakcza odpowiadają: nie ma nic społecznego w tak zwanych sieciach społecznościowych. Rusz swe boskie ciało sprzed komputera i dołącz do paczki prawdziwych ludzi podczas nocy z Peczakczą. Ciesz się prawdziwą komunikacją międzyludzką i posłuchaj fajnych ludzi całkiem na żywo. To znakomita sposobność do zdobywania wiedzy, kontaktów zawodowych i towarzyskich i dobrej zabawy. Drodzy Szczecinianie, i nie tylko, Peczakcza to prosty i wygodny sposób na to, by zobaczyć, że niezwykli ludzie mieszkają na tej samej ulicy. O korzyściach płynących z prostoty i wygodnictwa opowiadała Wam Agata Jagiełło, współorganizatorka Peczakcza Nights w Szczecinie. Do zobaczenia na najbliższej nocy z Peczakczą.